Po prawej stronie, nie? Jest niebieską, dobra, okej. Z niebieską to szulkę przyjdzie wyjątkowo, bardzo, bardzo dobrze. Bo to jest rewelacja od dobrej. Klub Viking Waterland, Holandia. Naprawdę imię holandzki, przejrzałem.
pierdolnik tutaj rozciągnął się. Ale para ze znowu jest równowy. Ma 14 punktów i już wygrał klasyfikację. Dalej, 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 d
mamy gratulacje. Dzisiaj po długim etapie w końcu zwycięstwo na trasie wyścigu Dookoła Grudziądza. Wszystko mieliśmy praktycznie od początku wyścigu pod kontrolą. Miałem w planie, by obronić wszystkie moje klasyfikacje, które wygrywałem. Ogólnie wszystko zawdzięczam mojej wspaniałej drużynie, która jest naprawdę wielka i oddała dla mnie serce. Pewnie gdyby nie to, że wczoraj Holender urwał te kilka sekund na finiszu, to dzisiaj ty mógłbyś mieć patrzą koszulkę na koczenie wyścigu, a tak kilku sekund chyba zabrakło. Prawdopodobnie, ale takich rzeczy nie przewidzi. Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku i nic, cieszę się, że tak wyszło po prostu. Noga dobrze podaje, forma jest. Jakie kolejne plany startowe w tym sezonie? Plan jest pojechać, wystąpić na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Zobaczymy. Będę się skupiał na wyścigach zagranicznych. W tym roku znowu pan śledził poczynania młodych kolarzy na trasie wyścigu Dookoła Grudziądza. Jak pan oceni tegoroczną postawę naszych kolarzy polskich na trasie wyścigu? No na pewno walczyli ambitnie, w wyścigu nie wygrali, w zeszłym roku wygrał Polak, w tym roku się nie udało, ale drugie miejsce Alana Banaszka jest na pewno miejscem bardzo dobrym. Pokazał, że potrafi walczyć z tymi najlepszymi zawodnikami z zagranicy. Na dzisiejszym ostatnim etapie tak naprawdę robił co mógł, odrobił kilka sekund i na premiach lotnych, odrobił na mecie wygrywając etap, ale kilka sekund zabrakło. Na pewno to, co pokazali tutaj Polacy, trzeba ocenić bardzo pozytywnie. Chyba trzeba zauważyć, że ta praca z młodzieżą idzie w dobrym kierunku. W zeszłym roku dobre występy Polaków, w tym roku Alan Banaszek, ale również i Kamil Turek i Mariusz Gąsiorowski. Oni stanowili tutaj czołówkę wyścigu. Chyba dobrze pracują trenerzy z tą młodzieżą. Jeśli chodzi o pracę z młodzieżą, to w Polsce ona jest prowadzona prawidłowo. Mamy trzy szkoły mistrzostwa sportowego, które wykonują bardzo dobrą pracę. Mamy dobre kluby, mamy dobrych trenerów. Chociażby tutaj ten klub Stal Grudziądz, który ma od wielu, wielu lat wyniki z młodzieżą. Także tutaj o młodzież to ja jestem spokojny. Trzeba dalej patrzeć, jeśli chodzi o kategorię młodzieżową, bo ta kategoria tutaj jest jakby kluczową w kontekście takiego pomostu między juniorami a seniorami. Ja wiem, że dopiero początek sezonu, ale czy już z tych chłopaków będziemy szukali przyszłych kadrowiczów do kadry Mistrzostw Świata Juniorów w tym sezonie? No na pewno tak, bo ci zawodnicy, którzy tutaj jechali, to są absolutnie najlepsi polscy kolarze i spośród tych trener kadry Waldemar Cebula będzie wybierał reprezentację na Mistrzostwa Świata i Europy.